Pod Wyszkowem. 15 sierpnia wyjechaliśmy z Sawinkowem pod front, by na własne oczy widzieć, jak wygląda wielka bitwa o wolność Polski. Tuż za spalonymi markami wjechaliśmy samochodem belwederskim na gorące ślady wczorajszej walki. Po drodze z pewnym zdziwieniem oglądaliśmy obok szosy szereg pozycji najcięższej artylerii, o której istnieniu nie wiedzieliśmy wzdłuż drogi stały spiżowe olbrzymy ośmio i więcej calowe potwory z zadartymi na daleki zasięg lufami. koło nich żwawo uwijali się jacyś dziwni artylerzyści raczej podobni do doktorów filozofii niż do ogniomistrzów pod komendą fajerwerków starej rosyjskiej niemieckiej i austriackiej armii strzały tych kolumbryn ogłuszały do granicy wytrzymałości uszu Lecz jakże radowały nasze serca? Pod Wyszkowem szosa wpadała w piękny sosnowy las, który wielkim łukiem przylegał do Bugu tuż pod miastem po drugiej stronie rzeki. W Wyszkowie jeszcze nie przyjaciel. Kazano nam porzucić wóz w lesie. Po okazaniu właściwych upoważnień pozwolono dołączyć do kompanii młodzików szykujących między sosnami skok za bóg. Z któregoś nadbrzeżnego domu miasteczka, zawzięcie i bez przerwy terkotały w naszym kierunku karabiny maszynowe. Może trzy, może cztery. Gniazdo niezbyt groźne dla ukrytych od ognia, lecz poważna przeszkoda dla otwartej przeprawy na drugą stronę rzeki. Plaskały również niezbyt gęste strzały karabinów. Bolszewicy strzelali podle, kule szły górą, siekając przeważnie konary drzew lecz wśród żołnierzy już byli ranni. W rzadkich chwilach przerwy ognia i ciszy słychać było jakby daleki i kłótliwy turkot wielu konnych wozów za miasteczkiem. Dwa mosty spalone, tylko pale sterczą. Brodów na Bugu mało, ale przybywa z tamtej strony jakiś cywil i gorączkowo melduje kapitanowi, że bolszewicy uciekają, że tabory już wyszły, a w mieście panika bo sołdaty chodzą po domach, rabują i mordują. Jednocześnie, lawirując między rzadkimi sosnami, nadjeżdżają dwie armaty. Ustawiają się jedna za drugą w odległości 100 metrów na różnych poziomach spadku leśnego wzgórza i po paru minutach otwierają ogień ze strasznie hałaśliwych gardzieli. Ta na wzgórzu usiłuje, jak się orientujemy, wymacać kulomioty. Wali w jakąś bardziej wyniosłą kamieniczkę nad rzeką. Strzela trzy razy i karabiny milkną. Z kamieniczki całkiem wypatroszonej pozostaje kupa cegieł na ziemi i obłok kurzu na niebie. Drugie działo, ulokowane niżej i bliżej rzeki w jakimś dołku, strzela wyraźnie w niebo i milknie. Czarny jak cygan, porucznik, ze słuchawkami na uszach coś wtedy szybko notuje. Znowu pojedynczy strzał. Znowu chwila wsłuchiwania się w słuchawki. Wreszcie gęba cygonowi rozpływa się w wesołym uśmiechu. Krzyczy coś niecenzuralnie, rzuca się do swoich przy armacie, coś im tłumaczy, biegnie na górkę do drugiego działa i po chwili cały las, a jak nam się podłym cywilom wydawało, cały świat zagrzmiał nieprzerwanym dwugłosem. Raz po razie, bez jednej chwili przerwy. Aż w uszach huczało i dech zapierał radosny domysł, że coś się dzieje bardzo dobrego. Wreszcie się dowiadujemy. Nasi altreżyści wymacali dokładnie szosą za Wyszkowem, na długi dystans. Okazuje się, że już dobrze nawiązano łączność. Szosę obłożono ogniem bez ochyby. A myśmy się radowali, wyobrażając sobie, jaka tam się zaczęła bezlitosna masakra. Piękny to musiał być widok, jak to się tam wszystkim wymieszało, splątało wzdłuż i w poprzek wozy w rowach, poranione i pozabijane konie, setki rannych i zabitych, żywi w zupełnie nieprzytomnym przerażeniu uciekają gdzie oczy poniosą, przeważnie w krzaki. A te dwa działa, narzędzia sprawiedliwości grają i ryczą, sięgając to dalej, to bliżej i grzmią bez przerwy. Kapitan wyprowadza kompanię czy cały batalion na szosę. Sama młodzież poniżej dwudziestki. Biegną ku rzece, bo można się przeprawić po starczących palach mostu wyjaśnił ten cywil. Nadchodzi wiadomość, że po tamtej stronie są już dwa szwadrony jazdy, wyczekujące końca artyleryjskiej koźby, by niebawem zacząć swoje kawalerijskie żniwo. Źle się działo tego dnia Bolszewikom Podwyżkowym. Źle się działo i w innych miejscach i już się nie poprawiło aż do końca kampanii. W czasie tej krótkiej wizytacji frontu, gdzie bili się Polacy z Rosjanami, uważnie obserwowałem spod oka mojego rosyjskiego przyjaciela. Musiałem stwierdzić, że nie grał ani inteligenckiej tragedii, ani dyplomatycznej komedii. Był szczerze i gorąco przejęty powodzeniem sprawy, za którą opowiedziało się jego sumienie i rozumienie. Może nie jeden Polak mógłby się zawstydzić swojej powściągliwości w entuzjazmie, obserwując ogień zwycięskiego triumfu w oczach tego Rosjanina na widok pogromu jego braci. Wracaliśmy do Warszawy w doskonałych humorach, podniesionych jeszcze zawiadomieniem, że mamy obiecaną audiencję u naczelnego wodza w kwaterze głównej. W markach podejmowała nas gościnna, w cudzysłowie, księżna miłosierdzia Franciszka Woroniecka. Mocnym koniakiem i jeszcze mocniejszą kiełbasą, zarządzając jednocześnie i bezapelacyjnie władowanie do naszego belwederskiego kadilaka trzech rannych żołnierzy. Mama zawsze tak ma. Pocieszała nas pani hrabina Potocka. Na wypadek klęski. Dla pamięci warto odnotować, że na kilka dni przed 15 sierpnia, to znaczy gdy się jeszcze ważyły losy, majorowi Marianowi Kościałkowskiemu zostały polecone bardzo delikatne sprawy przyjęcia w odpowiedni sposób wojsk nieprzyjaciela już w murach miasta. Pan Marian szybko porozumiał się za Starą Pełowiecką Gwardią, która była i nie była w szeregach walczących. Podzielił ją na sekcje i każdemu oddziałowi powierzył określoną rolę, czynność i broń. Ludzi zmobilizowanych w tym celu było podobno, jak mnie informowano, z górą tysiąca z perspektywą przyłączenia się dziesiątków tysięcy już w ogniu. Należałem do oddziału krakowskiego przedmieścia i saskiego placu. A w samym hotelu europejskim było nas chyba z półsetki. Skrzynki z granatami i ręczną bronią były przywiezione w największej tajemnicy jako bagaże gości i zmagazynowane u naszego dowódcy, którym był szef recepcji Pan Musiał, stary żołnierz i gorący patriota. Mój brat Bronisław, dowódca którejś dywizji Piechoty, właśnie odstawiony od dowodzenia przez generała Hallera, Podobno niesprawiedliwie i z powodu osobistych animozji, mieszkał w tym samym korytarzu co ja. I chociaż do sprzysiężenia nie należał, żądał kategorycznie przydziału granatów. Nie mogłem się na to zgodzić, będąc świadom zawziętości Bronisława, na niesprawiedliwość opatrznościowego generała. Bóg zrządził wszystko inaczej. Ominęło nas jeszcze jedno szaleństwo, słusznie nazwane przez poetów bohaterstwem, a przez zwykłych, rozsądnych ludzi katastrofą. Na wypadek zwycięstwa. Ogólna liczebność rosyjskich formacji na polskim froncie, walczących pod egidą Rosyjskiego Komitetu Politycznego, dochodziła do 80 tysięcy, z czego na froncie było dwie trzecie. Resztę stanowiły kadry przyszłych formacji i garnizony BAS, w nawiasie Ostrów Poznański. W Radzie Komitetu Politycznego Sawinkow reprezentował ideę porozumienia polsko-rosyjskiego, tak jak była uzgodniona i ze stroną polską i wielokrotnie zaakceptowana przez Związek Odrodzenia Rosji. Zapewne nie wszyscy Rosjanie w Polsce dzielili jego poglądy. Prawdopodobnie dla większości wytworzona sytuacja wydawała się czymś pośrednim między smutnym wymieniem ze Stefanem Żółkiewskim w Moskwie a rodzajem politycznego benefisu prekrasnej pani Krzesińskiej, gościnnie podejmującej we własnym domu przyjaciół Moskali. Wszyscy jednak członkowie komitetu, jego współpracownicy i wyżsi dowódcy wojskowi należeli do naszego towarzystwa polsko-rosyjskiego. I tłumnie odwiedzali jego zebrania i odczyty, stopniowo sobie uświadamiając, że ten prywislański kraj to jednak twór tysiącletniej historii, kultury i odrębnego obyczaju. Przełamaniu starych nawyków myślowych służyła także wydawana przez Sawinkowa w Warszawie gazeta za Wodu. Na łamach tego dziennika ukazywały się artykuły znakomitego publicysty Włodzimierza. Filosofowa, który przesiąkł na wskroś romantyką nowej ery w stosunkach polsko-rosyjskich i Dymitra Mereszkowskiego, wielkiego rosyjskiego pisarza w skali międzynarodowej. Mistyka, nadającego walce z bolszewizmem sens krucjaty przeciw rządom antychrysta. Na Mereszkowskim Piłsudski przy osobistym parokrotnym zatknięciu zrobił ogromne wrażenie. Ujrzał w nim męża wybranego na zbawcę ludzkości od bolszewizmu, któremu pragnął włożyć do prawicy dońską kontrrewolucyjną kozacką szablę, a do lewicy krzyż. W kilku swoich odczytach w Warszawie, wygłaszanych po francusku i po rosyjsku, pod tytułem Krzyż i Pentagram, na które śpieszyła cała kulturalna publiczność stolicy, Mereszkowski, biorąc naszych wieszczów na świadków, nadawał aktualnym politycznym sprawom wizjonerskie aspekty posłannictwa narodu polskiego. Ton emigracyjnej prasy rosyjskiej na zachodzie był jednak inny. Hasło Jedinoj i Niedzielimoj zaledwie maskowało obłudą, co skwapliwie wykorzystywała propaganda bolszewicka, która obiecywała na prawo i lewo niepodległość wszystkim narodom Rosji w jak najszerszych granicach. To też ani Ukraińcy, ani narody bałtyckie, ani grupy narodowe kaukaskie kontrrewolucji nie poparły, a często jej się wręcz przeciwstawiały. W tym czasie wprawdzie już się zaznaczyła najzupełniej zresztą teoretyczna konsolidacja wszystkich wodzów ruchu antykomunistycznego wokół rządu admirała Kołczaka, który miał być uznany za rząd wszechrosyjski. Sawinkow, popierany z Paryża przez swoich przyjaciół Rosjan i Francuzów, miał do niego wejść jako minister spraw zagranicznych, wysuwając ze swej strony głośne nazwiska socjalistów i liberałów. Generałowie, wodzowie białych armii, widzieli jednak w Sawinkowowie przede wszystkim mordercę carów, w wielki książę Sergiusz, i jego ministrów, plechwe, i tępili go jak mogli. Zresztą większość z nich walczyła nie tylko z bolszewicką rewolucją, ale z każdą rewolucją, i łatwo się było domyślać, że w razie ich zwycięstwa droga do władzy i pracy dla byłych rewolucjonistów, choćby najbardziej przyjednanych wrogów bolszewizmu, byłaby szczelnie zamknięta. Demokraci ze swej strony, chociaż w skrytości ducha sami rozczarowani do swojej rewolucji, na zewnątrz nie byli skłonni do ustępstw w podstawowych sprawach przyszłego ustroju. Wszyscy szczerze pragnęli zguby bolszewików, lecz jeden przed drugim niecierpliwie wyczekiwali upadku ubiegających się o honor zbawców ojczyzny od bolszewickiego iga. Między Paryżem, Omskiem i Krymem krążyły telegramy, pisma i noty. Uwijali się nieśpieszni kurierzy i emisariusze. Lecz szczerego poparcia dla rządu Kołczaka nie było. Rosyjscy kontrrewolucjoniści nie potrafili budować swojego tak zwanego odrodzenia, jak rosyjscy rewolucjoniści demokraci nie potrafili bronić swojej demokracji przed bolszewikami. Nie pomagały apele liberalnej prasy, nie pomogły głosy znanych całemu światu demokratów, ani tanki francuskie, ani karabiny angielskie. Wszystko ginęło w bezrozumnych, czystych rękach ortodoksyjnych reakcjonistów tak zwanych czystych rękach którzy w rewolucji nie dostrzegali wielkiej historii, a tylko bunt czerni. Wszystkie późniejsze wielotomowe dzieła historyczne białych wodzów nie wyglądały przekonywująco, gdyż nie mówią nigdzie o błędach ich polityki i administracji, podnosząc tylko wzniosłe cele i heroizm swoich żołnierzy. Oskarżając aliantów, a głównie nas, Polaków, o wycofanie poparcia. Jak gdyby Polska w dalszym ciągu była generał gubernatorstwem warszawskim, zobowiązanym do militarnej solidarności z ich strategicznym działaniem. Rosyjski Komitet Polityczny w Warszawie w swych odezwach do ludności rosyjskiej. Przyszłej demokratycznej Rosji jak najbardziej odcinał się od wszelkiej ideologicznej wspólnoty z generalską Krucjatą o wyzwolenie ojczyzny. W wyzwalanych gminach pozostawiano sielskie Sowiety w nawiasie, czyli Rady Gminne, z których usuwano tylko aktywistów komunistów. Rosyjski komitet stawiał na tzw. kułaków, czyli zamożnych i rozumnych gospodarzy, zaciętych wrogów komunizmu. Może ze wszystkich prób obalenia moskiewskiej dyktatury siłą, wysiłki Komitetu były jedynym rozumnym, konstruktywnym działaniem. Niestety, na jego realizację nie starczyło czasu i sprzyjających okoliczności. W kwaterze głównej naczelnego wodza o świcie pomknęliśmy w kierunku Białego Stoku, mijając go przez nieporozumienie. W Wołkowysku dowiedzieliśmy się, że dywizja, do której nas skierowano, gdzie rzekomo miał nas przyjąć naczelny wódz, posunęła się naprzód walcząc, lecz napotkawszy opór nieprzyjaciela obecnie znajduje się w manewrze. Uznaliśmy wobec tego, że wizyta nasza jest odwołana. Tymczasem odnalazł nas kurier na motocyklu, który przywiózł zaproszenie naczelnego wodza i naczelnika państwa dla prezesa rosyjskiego komitetu politycznego na śniadanie o pierwszej, w głównej kwaterze, mieszczącej się w wagonach na bocznych torach stacji kolejowej Białystok. Pędząc na złamanie karku, doskonałym belwederskim wozem zdążyliśmy na czas. Piuszucki spotkał Sawinkowa ze szczególną serdecznością. Wesoło i znacząco, potrząsając jego dłoń, powiedział po rosyjsku: No to, ją w pieriot! Za panem nie nadążyć. Odpowiedział Sawinkow w tej samej tonacji po francusku, witając się jednocześnie z obecnym generałem Niesselem, jego dawnym znajomym z Petersburga i generałem Żeligowskim, dowódcą dywizji litewsko-białoruskiej. Obecnych, rozsadzonych przy osobnych stolikach wagonu restauracyjnego, przy jednym siedział Piłsudski, Niessel, Sawinkow i Żeligowski. Przy drugim szef sztabu generał Rozwadowski z jakimś francuskim oficerem i dwoma polskimi pułkownikami. Przy trzecim adjutant Wieniawa Długoszewski, dwóch oficerów i ja. Dalej parę stolików zajmowali oficerowie sztabu i korespondenci prasy stołecznej. Z wyjątkiem pierwszego stołu, nastrój u wszystkich był nieco hałaśliwy, być może zbyt podniecony, co było zupełnie zrozumiałe przy tak szczęśliwym obrocie wojny. Przy pierwszym stole, jak się wkrótce dowiedziałem, Piłsudski, wymownie popatrując na francuskiego generała, usilnie przekonywał Żeligowskiego, by nie podnosił rokoszu i nie groził zajęciem swoją litewsko-białoruską dywizją i Ruskowo-Goroda-Wilna, gdyż to może wywołać dezaprobatę Wysokiej Rady Alianckich Ambasadorów w Paryżu. Żeligowski natomiast. Zaklinał się na cudotwórną Ostrobramską, że jeśli on się nie zbuntuje, to jego dywizja się rozproszy i zdezerteruje. Jedni do Litwy, drudzy na Białoruś. Podobno było zabawnie, że Żeligowski mówił w zwanej nieżgorodzkiej francuszczyźnie, której Nissel całkiem nie rozumiał, dyplomatycznie tylko kiwając głową. Wobec czego Piłsudski był zmuszony tłumaczyć generałowi najbardziej interesujące repliki Rokoszanina, w cudzysłowie Rokoszanina, na potoczny język francuski. Piłsudski nie przekonawszy żeligowskiego, a nie chcąc korzystać ze swojej władzy naczelnego wodza, jak informował mnie Sawinkow, przerwał dyskusję o buncie i zaczął się rozpytywać o sprawy Komitetu Rosyjskiego, o przypływie ochotników. I przepowiadał rychłe wejście wojsk Komitetu na terytorium rosyjskie. Zapytałem Sawilkowa, co Piłsudski rozumiał i określał jako terytorium rosyjskie. Odpowiedział z ożywieniem i przekonaniem, że określał jego granice całkiem realnie. Stanisław Bukłak-Bałachowicz Nie szukajcie w nim cech sztabowego generała. Nie będziecie mieli rozczarowań, instruował mnie i Sawinkowa Piłsudski, gdy nas wysłał na inspekcję wojennej aktywności na froncie i poza frontem generała Bułak Bałachowicza. Jest to typowy partyzant i warchoł. Raczej doskonały ataman rozbójników niż oficer w europejskim stylu. Lecz w warunkach tej wojny niezrównany dowódca. Bije bolszewików w wielu wypadkach lepiej niż sztabowi generałowie, bo sam jest bolszewikiem. Zresztą, genealogicznie z nich się wywodzi. Nie żałuje cudzego życia, cudzych mąk, zupełnie jak własnych, jeśli trafi w ich ręce. Dajcie mu być sobą, bo innym być nie potrafi. Nikt z rysia nie zrobi cnotliwego wyżła. Wkrótce na własne oczy mogliśmy się przekonać, o słuszności tej charakterystyki. Generał Bułak Bałachowicz. Na czele swoich pskowskich i witebskich rezunów, praktykował rzeczywiście swoją własną strategię i bił się z bolszewikami nie na życie, ale na śmierć. Brał kupami jeńców i na poczekaniu przeobrażał ich w swoich żołnierzy. Podejrzewać wszakże można, że tych jeńców, a także dezerterów z Armii Czerwonej, Bardziej pociągała legenda wodza rozbójnika niż polityczny program kontrrewolucji. Bijąc się i mobilizując na prędce, Bałachowicz miał już wkrótce pełną dywizję piechoty, pułk jazdy i brygadę artylerii. Wojsko jego było prawdziwym zbrodem. Składało się z jego dawnych żołnierzy z armii generała Judenicza, rozgromionej na przedpolu Petersburga, z pskowskich Ocza i duszy, zaprawionych w boju i rabunku niczym kopiak micicowej kupy z poprawką na współczesne sposoby wojowania i rozboju. W kawalerii obok paru książąt awanturników nadawało ton kilku doskonałych oficerów rosyjskiej jazdy. Przeważali jednak pskowscy, dziśnieńscy i dźwińscy hycle z ciemnej gwiazdy. Co w chwilach wolnych od wojennego trudu sławę kontrrewolucyjnej szabli usiłowali utrzymać na godnym poziomie w bezlitosnych rozprawach ze wszystkimi podejrzanymi o bolszewizm. Przy czym za nieomylne kryterium służyło każdorazowe widzimisię i pokusa rabunku. Trzeba jednak sprawiedliwie przyznać, że obok wariackiej odwagi Bałachowicz odznaczał się niezwykłą pomysłowością w wojennym rzemiośle. Był niezrównany w oszukiwaniu czujności przeciwnika, zaskakiwaniu go i wyprowadzaniu w pole, czemu zawdzięczał nie tylko sukcesy, lecz trwalszą od sukcesów legendę. Bolączka generała Bałachowicza, nigdy nieukojona, pochodziła z goryczy, że nie jest on naczelnym wodzem wyzwoleńczej armii Rosyjskiego Komitetu Politycznego. Tymczasem kadrowi oficerowie, jak Pachlen i Głazynap, Którzy już w 1914 roku byli pułkownikami armii Carskiej, bardzo krytycznym okiem popatrywali na tzw. generała Bułak-Bałachowicza, który w tymże samym 1914 roku był oficjalistą w jakichś dobrach dziśnieńskiego powiatu, a dopiero w 1915 roku został wolno aprydzielająccc w nawiasie ochotnik z cenzusem a już w 1917 roku stał się generałem brygady i niezmiernie popularnym wodzem partyzanckim w armii generała Jednicza. Nawet generał Bonaparte nie robił tak szybkiej kariery. Trzeba również dodać, że Bałachowicz przeszedł na stronę białą z Czerwonej Armii, gdzie również bohatersko, lecz w odwrotnym kierunku ideologicznym dowodził czerwonymi partyzantami, zresztą tymi samymi obwiesiami i zbójami, Gdyż zdradził bolszewików na czele wszystkich swoich pskowskich wojaków. Zawziętość bałachowców na bolszewików, ekscytowana pewnością, że niewola jest stokroć większym nieszczęściem niż śmierć, w wielu wypadkach podniecana pomstą osobistą, regionalną, rodową, powiatową czy wsiową jego żołnierzy, usprawiedliwiała do pewnego stopnia zdziczenie obyczajów równe bolszewickim. To znaczy, Kolidujące z najbardziej liberalnie pojętymi prawami wojny. I tak przez dłuższy czas po przeciwnej stronie działał pewien politruk, oczywiście czekista, który już wielu rannych czy wziętych do niewoli bałachowców obłupił ze skóry i przed śmiercią przesmażał na blachach polowej piekarni. Po naszej stronie był znany pod zawołaniem Wierziła, drągal, lub krasna ja Wierziła. Gdyż miał powyżej dwóch metrów wzrostu. Podobno student, czy nawet seminarzysta prawosławnego seminarium, w nawiasie jak Stalin, wyróżniał się wśród okrutników niezwykłym sadyzmem. Ponieważ przed kilku dniami czerwonemu oprawcy umknął w las i wrócił do swoich bałachowiec, częściowo obdarty ze skóry, ale jeszcze nie przypalony Pskowiczanin, posiadający na tamtej stronie żelazną sitwę krewniaków, tu i tam zaprzysiężono na krzyż złowić kata i przerzucić żywego na drugą stronę. Zapolowano i złowiono. Przyprowadziło go ciemną nocą trzech krasnoarmiejców, ale też pskowiczan i kumów obłupionego ze skóry wojaka. Właśnie kiedyś my z Sawinkowym przyjechali na inspekcję wojsk Bałachowicza, gdzieś w zatraconych kątach polesia. Zaprezentowano nam tę osobliwość, dopiero co przytransportowaną do sztabu dowództwa. Ponieważ Bałachowicz lubował się w niewybrednych efektach, i tym razem skomponował amatorskie przedstawienie, które jednak omal nie skończyło się krwawym fiaskiem. Po dokonaniu inspekcji oddziałów rezerwy, zaproszono nas na obiad do kwatery armii, która mieściła się w najlepszym domu w miasteczku. Gdyśmy weszli. Do zaimprowizowanej jadalni, w której stał stół nakryty wspaniałym obrusem z radziwiłowskimi mitrami na rogach, zastawiony zakąskami i butelkami, ujrzeliśmy w rogu pokoju ogromnego człowieka, długorękiego, pośniaczonego na twarzy prawie dziecinnej, zbiegającymi małymi oczkami i winnym uśmiechem wyżła, który przed chwilą nie dotrzymał stójki i spędził leniaka. Stał wyprężony pod ochroną dwóch brodaczy, gościnnie uśmiechających się do nas. Odprawiwszy ochronę, Bałachowicz zwrócił się do Sawinkowa i do mnie: Panowie pozwolą przedstawić sobie politruka 101 Czerwonej Dywizji, Łomowa, który własnymi rękami męczył, a później mordował naszych żołnierzy i towarzyszy. Prezentacja była wypowiedziana jakby mimochodem najnaturalniejszym tonem przy odpinaniu pasa z rewolwerem i rzuceniu go na stolik pod ścianą, zacieraniem rąk. I zaraz po tym z uprzejmym zapytaniem: A jakiej wypijemy na rozgrzewkę? Na co dziś pan minister ma ochotę, Jarzębiaka, czy czystej z lodu? Z ciekawością przyglądaliśmy się zbrodniarzowi, gdy tymczasem panowie oficerowie, a było ich kilku, Odpinali pasy z szablami i rewolwerami, lokując na stole pod ścianą swoje nagany, kolty i wielokalibrowe szmity. Łomow stał pod ścianą nieruchomo. Lecz w miarę jak na stoliku wyrastała kupa broni, jego rozlatane, w półprzytomne oczka zdawały się tężeć w jakiejś nowej uwadze. Nikt prócz mnie i Sawinkowa nie zwracał na niego najmniejszej uwagi. I tylko my dwaj cywile w tym towarzystwie wojskowych i partyzanckich wyk podnieśliśmy nasze kieliszki lewymi rękami, gdy Bałachowicz zwrócił się teatralnie serdecznie do zbrodniarza. Daruj pan, politruk, że go nie zapraszam do stołu, lecz proszę być obecnym. Może któryś spa. Nie skończył. Łomow już był przy stoliku, lecz nim zdążył schwycić pierwszy z brzegu pistolet w kaburze. Padł suchy strzał w sufit, po czym spokojny głos Sawinkowa, ręce przy sobie. A ja już go trzymałem na muszce parabelum, z którym tak łatwo jak panowie oficerowie, nie mam zwyczaju się rozstawać. Na strzał wpadło kilku żołnierzy, by zakończyć przedstawienie, które omal nie stało się najgłupszym dramatem. Bałachowcy skręcali łomowi ręce w tył, zawiązując dłonie polowym kablem i dość łagodnie wypchnęli go z pokoju. Przed śmiercią wyliczą mu dokładnie, najwyszukańszymi metodami, rachunek wszystkich jego zasług, niczego nie zapomną i nic nie darują. Epilog Inne oddziały wojskowe. Jak piechota generała Paremikina młodszego i jazda pod dowództwem jako Jakowlewa, też biły się z bolszewikami prawdzie po bratersku to znaczy ze śmiertelną nienawiścią tak zawsze charakterystyczną w konfliktach Rosjan z Rosjanami a może ludzi z ludźmi tego samego plemienia. Już było tak, że mając na zapleczu armię Rzeczpospolitej, Organa administracyjne Rosyjskiego Komitetu Politycznego rozpoczynały odbudowę swojej demokratycznej ojczyzny za okopami polskich granicznych placówek, w zamiarze odwojowania w dalszym ciągu gminy za gminą i powiatu za powiatem, wzbraniając surowo powtarzania tragicznych czy głupich błędów białych generałów. Wkrótce jednak wojska Komitetu znalazły się oko w oko z bolszewickimi dywizjami najzupełniej osamotnione. Rząd polski bowiem, najskrupulatniej i uczciwie, przestrzegając warunków zawartego z bolszewikami rozejmu, a wkrótce pokoju, przerwał natychmiast wszelką pomoc wojskowym oddziałom Komitetu poza granicami kraju i był zmuszony do natychmiastowego rozbrajania i internowania każdej jednostki. W granicach swego terytorium państwowego. Armia Czerwona zaś, choć rozbita w wojnie z Polską, była dziesięciokrotnie liczniejsza, lepiej zaopatrzona i uzbrojona od operujących poza linią rozejmu oddziałów Jakowlewa, na Młodszego i Bałachowicza. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Komitetu Politycznego internowano w obozach, głównie na zachodzie Polski. Sam komitet przestał istnieć. Stopniowo likwidując swoje agendy i sprawy. Nagle, gdy w Warszawie zainstalował się bolszewicki poseł Karachan, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dębski, na jego żądanie wymógł na rządzie polskim wydalenie z granic państwa w ciągu 24 godzin wszystkich członków Rady Rosyjskiego Komitetu Politycznego. Nie posiadałem żadnego urzędowego tytułu do oceny tej represji wobec wczorajszych kombatantów. Miałem natomiast wiele argumentów etycznych i politycznych, gdyż w grę wchodził także prestiż polski, dla potępienia tego rodzaju policyjnej likwidacji wczorajszych sojuszników i przyjaciół na żądanie wczorajszych wrogów. Brutalne wyrzucenie za pomocą policji moich przyjaciół Rosjan spadło na mnie jak grom. Głęboko wzburzyło i w dużym stopniu przyćmiło konwencjonalne poczucie rzeczywistości. Godzina deportacji była naznaczona na następny dzień. Pojechałem z Sawinkowem do Sejmu i tam, przez moich osobistych znajomów posłów, niekoniecznie Piusudczyków, spowodowałem prywatne zgromadzenie około stu osób, przed którymi zobrazowałem w skrócie historię i charakter powstania komitetu, cele i przebieg jego działalności w Polsce politycznej i wojskowej. O roli Piusudzkiego w tej akcji nie wspomniałem. U wielu posłów widziałem objaw tych samych uczuć, jakich doświadczyłem sam. Poseł Stanisław Grabski, w imieniu obecnych, wypowiedział kilka słów, bardzo mętnych, i nie a propos, ale że były serdeczne, Bogu dzięki i za nie. Sawinkow, jako prezes komitetu, w imieniu wszystkich jego członków podlegających deportacji, Podziękował w pięknej polszczyźnie posłom, jako gospodarzom kraju za gościnę. Jego króciutkie przemówienie, prześlizgujące się lekko nad doznaną krzywdą, było nieskazitelnie grzeczne w formie i bez miary gorzkie w treści. Napisałem do ministra spraw wewnętrznych i do kilku innych ministrów prywatne listy, w których podniecenie i żal zapewne górowały nad formą. Po paru godzinach zostałem uprzedzony przez przyjaciół z Rady Ministrów, że mogę być pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem za obrazę wysokich urzędników państwowych, a nawet prewencyjnie pozbawiony wolności. Nie uwierzyłem temu. Nie było wskazane robienie z brzydkiego wydarzenia głośnej sprawy. Późnym wieczorem zostałem przyjęty przez naczelnika państwa. Który w niezmiernie serdecznych słowach okazał współczucie dla mego wzburzenia. Uważnie wysłuchał moich bezładnych argumentów i żalów. Lecz gdy zakończyłem pożegnalnym meldunkiem z powodu natychmiastowego wyjazdu z Warszawy na stałe, do siebie nawieść do Jaworowa, Piłsudski wściekł się i zaczął krzyczeć na mnie, że takie to już ma szczęście do Polaków, których za uszy ciągnie do Polski, a w ręku mu zostają tylko uszy. Bogu dzięki nie wyszczególnił jakie. Wysłuchałem wszystkich dosadnych wyrażeń ze stoicyzmem i zaciętością regionalną, a gdy naczelnik państwa skończył i trochę odsapał, głosem tragicznym poprosiłem o pozwolenie odmeldowania się. Wówczas ten niezwykły człowiek i czarodziej zbliżył się do mnie, jakby już ktoś zupełnie inny, położył mi rękę na ramieniu i najserdeczniej powiedział. Jedźcie sobie teraz do Jaworowa i odpocznijcie wśród naszych pól i lasów. Trzeba się nauczyć zapominać o przykrych obrotach w sprawach publicznych, jak na wojnie o śmierci. W budowaniu tych spraw, jak w wojowaniu, trzeba mieć twarde serce. Do widzenia. Będziecie mi jeszcze potrzebni. Koniec książki.